Zmartwychwstały Jezus nam wszystkim błogosławił, wyciągał nad nami każdego dnia swoją dłoń, błogosławił i wspierał dzieciaków w szkole, w przedszkolu, babcie, dziadków w domu, rodziców, młodzież na studiach i w szkole. Z miłosierdzia przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością. Dlatego chwalimy Go i wywyższamy na wieki z racji tego, że nam wszystkim wysłużył dar jedności wysłużony na drzewie krzyża. Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy do pobłogosławienia pokarmy, jakie będziemy spożywać w rodzinnym gronie, i prośmy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą, Cielko nasza, Synem swoim nas pojednaj.